mam taktykę, także mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda mi się wygrać z Rafą, ale będzie też pewne utrudnienie, ponieważ na razie się słyszymy, ale za chwilkę to się zmieni i ja nie będę wiedziała, co Rafa robi, no gdzie jest, to będę widziała, ale tutaj jaki ma plan, tego nie będę wiedziała. Ja już tutaj odpalam rytuał. Ewela, musisz wejść w taką, w takie podium, kliknąć B, czyli emotkę, odpalisz rytuał i będziesz miała pazury wyjca. Ja już je mam i dzięki temu widzę przeciwników. Dobra, także ja teraz też zabieram swoje pazury i zaczynamy. Rafał, oni mają ileś czasu na schowanie? Nie, oni od razu, jak kogoś będziesz widzieć, no to już eliminuj. Oczywiście możesz podnosić bronię, możesz, no, w sensie pazury mamy po to, że używamy tej mitycznej mocy do tego, żeby widzieć właśnie takie fioletowe kropki. Dobra, także możesz się rozłączyć, bo ja tutaj chcę już powiedzieć wszystkim mój plan, a nie chcę, żebyś ty słyszał. A więc widzowie, mój plan jest bardzo prosty. Ja na pewno będę chciał mieć załadowaną tą supermoc i dzisiaj wraz z Eweną się ścigamy. Mamy 47 osób. Zobaczcie, ktoś w ogóle upada z wysokości. Także jak możecie zobaczyć, niektórzy mocno tutaj trolują całą rozgrywkę. Moim zadaniem jest mieć na pewno rakietnicę, bo tym będę mógł bardzo dużo osób wyeliminować za pierwszym razem, jeśli wiecie, o co mi chodzi. W sensie, jak będą w kupie, no to będą to moje fragi. Oczywiście muszę się podleczyć do fulla i nie będę się dzisiaj śpieszył, dlatego że zrobimy sobie to na spokojnie, tak żebym miał czym strzelać i tak dalej, no bo jak wiecie, jeśli chodzi o chowanego na całej mapie, to na początku może to być ciężkie, no nie? Ciężkie, żeby kogoś znaleźć, więc ja podchodzę do tego tak, że znajdę sobie maksymalną ilość rzeczy. Dobra, słuchajcie, mamy taki plan, że zbieramy najpierw bronię i leczenie, bo jak właśnie nagrywaliśmy już taki odcinek, to z Rafałem pod koniec już nie mieliśmy właśnie broni i mieliśmy czym ich likwidować, także na razie mój plan jest taki, że pozbieram sobie tutaj rzeczy i dopiero później będziemy... O, patrzcie się, co nam wyleciało. Później będziemy koksić. Dobra, bierzemy impulsy, to nam się może przydać. Bierzemy tą pompę. Ja muszę też zabrać takie rzeczy, z których będzie mi dobrze strzelać, bo jak wiecie, ciężko jest u mnie z trafianiem. Ja tutaj jestem na drzewie rzeczywistości, ale dalej będę sobie tutaj zbierał. W ogóle właśnie, co tu jest dobre? Na pewno to, rakietnica. Jeszcze się tak zastanawiam, co powinienem znaleźć. Na pewno powinienem się podleczyć, także to muszę mieć na uwadze, żeby rzeczywiście się podleczyć. Nie wiem, co robi Ewel, a czemu ona się nie leczy? Dobrze by było, żeby ona również się podleczyła. Szukamy amunicji do pompy i tutaj tej średniej amunicji, bo tego nam będzie bardzo dużo potrzebne. Także na razie ja tutaj... Patrzcie się, co ja mam. O, pewnie to jest teraz ogólnodostępne. Cieszę się, bardzo się cieszę, nie ukrywam. O, i wygląda na to, że... Aha, czy to jest Ewela? Nie, to nie jest Ewela, to nie jest Ewela, widzowie. To nie jest Ewela, także mamy Karpika, pierwsza osoba znaleziona. W ogóle skąd on ma tą maskę? Ja przez chwilę myślałem, że to jest Ewela, a ja Ewelę mam, więc pierwsza osoba jest już znaleziona, bardzo się cieszę. O, jumpady, to jest to, co nam się przyda. Rafał, ciekawe, czy on kogoś znalazł już, bo ja jeszcze nikogo, ale tak jak powiedziałam, na razie szukam sobie rzeczy, żeby mi było łatwiej tutaj uwalać. Jeszcze może macy, jeszcze macy będę zbierać, dobra. Dobra, może już idźmy w stronę gdzieś gości, rozwalmy sobie macy. Żeby w razie w, jakby ktoś chciał mnie, nie wiem, zaatakować czy coś, żebym miała macy. Ewela, z tego co widzę, się nawet podleczyła. Jest 46 osób w grze i ja mam pierwszą osobę znalezioną. No naprawdę, myślę, że dzisiaj może mi się to... Ej, a właśnie, a chrom. Czekajcie, namnożymy sobie chromu. Ja sobie namnożę chromu, okej, proszę bardzo, bardzo dziękuję. I weźmiemy sobie tego chromu na później, żebym mógł szybciej przechodzić po mapie. Ewela, nie wiem, czy ona o tym wie, czy nie, no ale no trudno. Ja będę po prostu do przodu. I też fajną taktyką jest to, że poczekać na sam koniec i właśnie wtedy jest najwięcej osób i wtedy Rafałowi sprzed nosa traść takie osoby. Użyję sobie jeszcze tej potki, wyleczę się i zobaczmy, jaka jest strefa. Strefa jest tutaj. I jeszcze pytanie, czy coś by mi tutaj mogło pomóc lekko? Na pewno jump pada nie będę zabierał jednak. Na razie prowadzę. Zobaczymy, co będzie dalej. Szkoda, że Rafał się rozłączył. 46 osób, czyli on kogoś znalazł. Dobra, ja teraz też idę szukać, bo trochę przypał. Dobrze byłoby też mieć jakieś przedmioty typu właśnie na przykład taka beczka, żeby się podleczyć, więc nie bardzo wiem, co wyrzucić. Wiecie co? Wyrzuca ten chrom. Chrom raczej mi się nie przyda. W razie czego wolę mieć leczenie. A jeśli wy byście chcieli wystąpić na takim odcinku, to koniecznie wbijajcie na Discorda. Na Discordzie nagrywamy takie odcinki. Macie Discorda w opisie, więc pamiętajcie o tym, a ja teraz lecę szukać kolejnej osoby. Jak myślicie, gdzie oni wszyscy są? W ogóle 46 osób, także wbrew pozorom to niby jest dużo, ale to jest mało jak na całą mapę i oni mogą tak naprawdę być schowani wszędzie. I ja mi się wydaje, że dzięki temu, że będę miała macy,
i będę miała tutaj rzeczy, to na samym końcu nadrobię to. Możemy sobie użyć wyjca i zobaczyć, czy kogoś nam tutaj zaznaczy na ekranie. Ewela jest gdzieś tam, a czy my kogoś tutaj widzimy? No wygląda na to, że nie, więc no co 15 sekund będę używał sobie tej supermocy, żeby można powiedzieć trochę oszukiwać w chowanym. Także dzisiaj kto pierwszy, ten wygrywa cały odcinek. Oglądajcie do końca, żeby wiedzieć, komu udało się wygrać. Czekajcie, na cichacza może. A jeśli obydwie słuchawki sobie ubiorę? Jezus, w ogóle jak jest teraz creepy w tym Fortnite'cie. Ewela, z tego co widzę, ona jest w ogóle na lepkim lasku. Nie wiem, co ona tam robi, nie wiem, co ona tam kombinuje. Być może, nie wiem, będzie budować skybase. Kolejna osoba upada z wysokości. Nie wiem, co się dzieje z tymi ludźmi, ale no tak jest, widzowie, że upadają. Mamy 45 osób do znalezienia i możemy znowu użyć supermocy, więc ja po prostu zabieram wyje i pytanie, czy kogoś nam tutaj pokaże. No w okolicy nie ma nikogo, później, na samym końcu tego odcinka. Fajnie to będzie wyglądać, jeśli będziemy mieli wszystkich podkreślonych. Wiem, przy strefie muszę teraz chodzić i ktoś na pewno będzie do strefy chciał iść. Może jak wiecie, kogoś na daleko zobaczę i na przykład go dziabnę dwa razy i on mi ucieknie. Przecież my możemy tego używać! Ja zapomniałam. A więc widzowie, ja już jestem przy Tilted Towers. Wydaje mi się, że ktoś tutaj powinien się schować. No, albo w tym domku, a może w tym koszu na śmieci. On niby powinien się ruszać i tak dalej, no ale nic tutaj takiego nie ma. I ja tutaj może wyjdę na górkę i po prostu teraz sobie użyję tego wyjca. To też by było dobre. Przyznam się wam, że ja pierwszy raz tego używam, także możliwe, że ja nie ogarnę tego, ale mam nadzieję, że uda mi się. Ej, lecimy za Rafałem. Ej, ta muzyczka jest kozacka. O, i właśnie, mamy samochód. Ewela idzie za mną. Ona coś tutaj kombinuje, że będzie za mną chodzić, zabierać mi fragi. Nie mam żadnego pojęcia, ale ja tutaj zawyję. I pytanie, czy kogoś mi tutaj podświetla? Tak, ta jest. Patrzcie się, dwie osoby tutaj siedzą. Ja może tak zrobię. Oni są w środku, oni są w środku. Dobra, mamy tutaj pierwszą osobę znalezioną i druga osoba. Mega fajnie, że są takie osoby. Mega się cieszę. Tutaj widzicie jakieś rzeczy do uciekania. Mega spoko chłopaki. Widać, że tutaj chłopaki naprawdę ogarniają. No, takich widzów chcę mieć właśnie na Discordzie, widzowie. Jeśli chcecie, no to oczywiście wpadajcie. O, Rafał już tam porobił kogoś. Ej, nie mówcie, że ja tutaj czekam na, wiecie, na później. Na... Jak strefa się będzie zamykać, to wtedy będę dziabać. Ewela tutaj coś zaczyna biegać. Mi powinno je... Aha, już mi nie podświetla nikogo, ale widzieliście. Dzięki temu, że ich podświetliłem, no to tak naprawdę dzięki temu tylko i wyłącznie ich znalazłem. No bo w tym samochodzie pewnie bym przeszedł obok i na tym by się skończyło. Ja po prostu teraz zawyję i prowadzę na tą chwilę 3-0. I zaczynam się stresować, że nikogo nie ten. Dobra, dawać tego wejca. Ja nie wiem, czy ich tu nie ma, czy ja tego źle używam, o co chodzi. Nie powiedziałem wam jeszcze o jednym. Od drugiej rundy. Druga runda będzie wtedy, gdy będziemy mieli końcowe koła. Ja wam tutaj was poinformuję. I od wtedy będą fragi się liczyły jako 2 punkty. Także widzowie, nie od tej strefy, a jeszcze od kolejnych 2 bodajże. To będzie od strefy 4 to będzie. Chyba tak, mam nadzieję, że się nie mylę. O, cześć Ewela. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nie mam nikogo, nie mam nikogo. Słuchajcie, także jeśli ta strefa się pojawi, fragi będą, no 2 punkty. Czekajcie, zaraz użyjemy. No wąchaj tym nohalem! W sumie to zapomniałem powiedzieć o tym Eweli, a Ewela nie odbiera na Discordzie, więc ona prawdopodobnie tam będzie mówić, że no, że już pewnie albo ja nie mam szans, albo ona, no na tą chwilę ja wygrywam, więc ja jestem do przodu, ale w razie czego, no, będzie zdziwiona, że na przykład ona wygra, albo ja. Czekajcie, jak w ogóle strefa? Strefa będzie na wykrzywionych tutaj. Gdzie te wszystkie typki? Mamy tutaj 43 osoby. Ja mam 3 osoby znalezione. Nikogo mi tutaj już nie pokazuje. Oni prawdopodobnie po prostu uciekli z tej miejscówki. Węsze i nic nie... ten. O! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Patrzcie się, no to jest przepotężne. Czyli to aż tak pokazuje. Czyli tutaj, na dole, prawdopodobnie mamy ziomeczka. Właśnie w tym miejscu, także siema. No i będzie on tam. Dokładnie, także mamy tutaj... Michał, pozdrawiamy Michała, ale XD, jak mi to znalazło? No to jest po prostu potężna sprawa. Ja sobie może wyjdę tutaj, wejdźmy sobie tutaj na chwilkę i użyjemy sobie znowu tego wszystkiego. Dobra, od strefy. Patrzymy, czy ktoś idzie od strefy. Nie mówcie, że oni mnie jakoś trolują czy coś. Skąd 41 osób? Nie mówcie, że Rafał już tyle osób porobił. O. Coś to... Aha, bo to jestem ja, dobra. Czyli na tą chwilę nikogo tutaj nie widzę, dzięki temu, że niby to użyłem. Albo tam u góry ktoś był. Tu ktoś niby jest? O to chodzi, o to ten punkt, to o to w tym punkcie chodzi? Mamy pierwszą osobę, ja dopiero teraz się skapłam, o co tutaj chodzi w tym?
Mamy tutaj jedną osobę. Ale mówiłam, że ja tutaj mam problem z trafieniem. Ja dopiero teraz widzę, o co to chodzi. W sensie te punkty są takie naprawdę XD. O, dobra. Mamy, Ewela znalazła pierwszą osobę. Ej, czemu mi tego nie dodało do fragów? Czyli ja mam chyba 4 punkty. Tu będziecie mieli osobną tabelkę. Ja poczekam i użyję sobie tych wyjców znowu. Bo to jest naprawdę mocne. To jest naprawdę mocne. Wyjdziemy sobie na blimpa do góry i z blimpa będziemy patrzeć. No wydaje mi się, że na tym blimpie no to ktoś powinien się schować. Raczej na pewno, no nie? Ja się dziwię, że on... Chyba, że tam już jest za daleko, żeby nam to renderowało. No spróbujmy sobie wyjść po prostu na górę. I sprawdźmy tego blimpka. Mam nadzieję, że tutaj mnie nikt nie podwali. 40 osób, tylko ja muszę teraz nadgonić to. Kuba znowu... Ej, co? Ej, w ogóle... Da się wyciągnąć klucz? Nie wiedziałem, że da się wyciągnąć klucz. Ej, jestem w szoku, widzowie, że ludzie giną z wysokości, tylko ja nie wiem, czy Ewela kogoś załatwia, czy też nie, bo mamy 39 osób. Ktoś wyrzucił koronę w sumie. Weźmy sobie tutaj amunicję na później. O, mamy lepszego RPG-a. On się na pewno przyda. Ja mam brudny monitor, czy o co chodzi? Czekajcie, tutaj przybliżymy. Jest tam kto? A czekamy na końcową strefę. Jak już będzie takie małe kółko, to tam będzie. Dobra, Rafał pewnie, on poszedł do... Czekajcie, jakoś... O, no, tam ktoś jest, patrzcie się tam. Lecimy tam. Użyjmy sobie wyjca. Mam nadzieję, że tu nikogo nie... Chociaż nie, no w sumie mam nadzieję, że tutaj ktoś jest, a nie nikogo nie ma. Co ja w ogóle gadam? Czy kogoś mi tutaj pokazuje? Tak, mamy gościa i gościu jest tutaj. Okej, okay. Jeden powalony. Tam jest kolejny, ej, ale to świetnie pokazuje. Ale to świetnie pokazuje. Dobra, mamy dwie osoby znalezione. Nie wiem, ile osób ma Ewela. Jestem ciekaw. Ej, zostaw mnie, bocie. Ludzie, jak widzicie, nic nie podnoszą. Mega, mega fajnie, mega mi się to podoba. Tam ktoś jedzie samochodem. Wyjdę sobie tutaj na razie, żeby być w bezpiecznym miejscu. Jestem ciekaw, jak tam Ewelina. Gdzie ona w ogóle jest? Ona gdzieś tam poszła daleko. On mi ammo zżera. Dobra. Idziemy od niego. Zostaw mnie, to były moje kile tam. A, myślałam, że kogoś tam dziabnę. Dobra, użyjmy sobie wyjca i zobaczmy, jak daleko w ogóle nam to jest w stanie coś pokazać. Tu na dole, czy ktoś jest? Tutaj nikogo nie ma w tych krzakach, czyli przez krzaki pokazuje tutaj wszystko. Bo tu ciężko jest w nich trafić. Patrzcie się, tam ktoś jest. Tam ktoś jest, ej, tam ktoś jest. Popatrzcie, jak daleko to pokazuje. Zobaczmy jeszcze na dalsze okolice. Ej, mega kozak to jest. Dobra, tutaj ktoś wychodzi na... Dobra, no to w sumie zapraszam, zapraszam. Mam nadzieję, że tutaj kolega wyjdzie do góry. W sumie, czekajcie. Ja bym sobie użył tego wyjca i mu za chwilę po prostu walnę RPG-a. Ja jedną osobę znalazłam, no więcej, ale tam mi ten bot przeszkodził. Dobra. Pozdro. Kolejna osoba chce tutaj wyjść. Ja użyję tego wyjca. Okej, okay, i ziomeczek tutaj wyskoczył. Okej. Okay. Dobra, mamy kolejną osobę znalezioną. Mamy rakiety i teraz będziemy rakietami ich. Wiem, gdzieś na zewnątrz wyjdziemy. Teraz na dach. Z dachu będę ich. Nie wiem, czy Ewela znowu tam kogoś nie ma czasami. A, ja znowu zapomniałam, przecież ja mogę tego wyjca używać. Ja cały czas o tym zapominam. Mamy tutaj, znowu sobie użyję i ktoś tutaj jest na dole. Przeładujmy sobie rakietnicę. Ktoś tutaj przechodzi. Okej, okay, jest kolejna osoba. 40 dostał, ziomek. Okej, okay, mamy tu kolejną osobę. Mega, naprawdę, no, naprawdę mega fajni ogarnięci goście. Mam nadzieję, że ktoś tutaj na mnie nie wyskoczy. O jest, mamy tutaj, patrzcie się, mamy tutaj dwóch typków. Jeden, drugi i ja mówiłam, że teraz będzie wielkie tutaj wejście. Dobra, trzy osoby mamy, lecimy dalej. Ja mam 9 kili i słuchajcie, od tej strefy, jak ta strefa dojdzie, fragi będą liczone po 2. Czekajcie, oni gdzieś tu na pewno jeszcze kampią. Teraz już nie będzie tak łatwo. Ja mam wyjca i ja muszę o tym pamiętać. Dobra, tam. Tam są dwie osoby, tutaj są dwie osoby, dobra, lecimy tam. Tutaj w swoją drogą mamy też ziomeczka, rzućmy mu takiego... O właśnie, mamy 10 fragów. Ewela tam też poznajdywała już parę osób. Jak ta strefa dojdzie, fragi razy 2. Co to oznacza, widzowie? To oznacza, że od teraz nie wiem, kto wygra. Wyjdzie to przy montażu, więc przy montażu będziecie widzieli, kto wygrywa. I wy to widzicie na bieżąco. Wy to po prostu widzicie na bieżąco. Ja tutaj sobie zająłem blimpa. W sumie jest to bardzo fajna miejscówka. Ej, muszę gdzieś Rafała znaleźć i za Rafałem chodzić. Jak strefa dojdzie, fragi za 2, okej. Mamy kolejną osobę, 4 osoby. Czekajcie, użyjmy sobie tego wyjca. I pytanie, czy... Ile tu jest ludzi?
ile tu jest ludzi. Widzowie, musimy spaść na dół. No, tu się zaczną teraz mocne fragi, tak myślę. Tylko pytanie, czy ktoś jest jeszcze tutaj w środku? Ej, czy to dalej działa? Czy ja mam kogoś w blimpie? Nie mam chyba nikogo w blimpie, tak szczerze. Mamy tak, musimy sobie użyć tej mocy. Co ciekawe, ej, muszę z tego blimpa zejść. Możemy już wyjść, zaużyć, możemy używać. Ja bądź zapomniałam, że ja to mogę przecież używać. Tu. Czekajcie, tutaj. Czy ktoś tu jest? Tutaj. Ktoś tam jest? Ktoś tu ucieka? Ktoś tu mi ucieka? Ja widzę was tutaj. Nie uciekajcie. Dobra, idę po tego. Gość w samochodzie. Jak to wsiąść? Nie zabijaj mnie. Chodź tu. Dobra. Zostawimy go tutaj. Mamy piątą osobę. Dawać wyjca. Teraz się zaczyna. Teraz ja to nadrobię. Używam wyjca. No i teraz powinno być przepotężnie. W sensie przepotężnie powinno być widać ludzi. Ktoś pode mną tutaj, ktoś w tym. Nie. Weź mnie zostaw, gościu. Czemu on chciał uciec? Ej, zostaw mnie. Ej, Rafa znalazł tutaj. Bał się, że chyba zginę. Te fragi są Eweli. Ktoś tutaj ją atakował. Także te fragi... dwa chyba. Dwie osoby wyeliminowałem. Dajemy Eweli. Tutaj porobię to. On mi pomógł, Rafał. Nie wiem, czy teraz to na jego... konto, czy na... Rafał, czekaj, Rafał. Tam był ktoś. No i co? Szukamy dalej, szukamy dalej. Teraz będzie coraz ciekawiej. Ja przypominam, że te osoby nie mogą się tutaj... leczyć, więc ja teraz... budować, przepraszam. Ja teraz używam wyjca. Ewela ma sporo fragów. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie z biegiem czasu. Także te fragi, które ja dobiłem, są Eweli, bo mimo wszystko chciałem jej pomóc. Niby tutaj rywalizujemy, ale no wiecie, o co chodzi. No trzeba sobie pomagać. Mamy kolejną osobę. Chyba ósma to już jest. Rafał, ciekawie, ile on ma osób. Ej, tam było... Ej, 25 osób zostało. Jakim to jest cudem? Jak to Rafał robi? Kolejna osoba. Dobra, mamy tutaj. Następna osoba jest gdzieś tam. Ja mu przez okno walnę po prostu. Tutaj jest ziomek. Okej, mamy kolejnego ziomeczka. Kolejny znalezione dwa punkty. Tutaj na pewno ktoś jest w środku, no nie? Więc walniemy tam po prostu RPG-iem. Co? Ej, tu nie było gości. Czekaj, przeładuję. Jak będzie na końcówce, to ja daję rakietnicą. Rafał pewnie już nie ma rakiet. Ja tą kulą nikogo nie wyeliminowałem. Ja tu zawyję teraz. I zobaczmy, jest tutaj ktoś na dole. Okej. Tylko gdzie? Gdzie oni są? Czekajcie, oni są tam pod spodem? Tak! Dwa fra... Nie, jeden. Dobra, jest kolejny. Kolejna osoba. Ej, nawet nie wiem, ile osób mam już. Kolejne osoby są tam. Okej. Ale tu jest zadyma. Ja sobie wyjdę tym wyjcem po prostu teraz do góry. Kolejna osoba tu. Dobra. Tu. Gdzie on jest? Dobra. Ktoś leci na górze. 16 osób, czyli... Ty! Ewelina tam wie o nich? Weź tutaj ten. Ej, mówiłam, że to będzie dobre na sam koniec. Dobra, myślałem, że ona się ustawiła jakoś z nimi, czy coś takiego. Siema, byku. Okej, mamy kolejną osobę. Czy ktoś tam jeszcze jest pokazywany? Chyba nie. No nic, RPG-ujemy teraz w te miejsca, w które... które, wiecie, będą dobra. A myślałem, że jego wyeliminowałem, a to nie on. Tutaj jest kolejny ziomuś. Okej, 17... Ej, Ewela ma 13. No, jest źle. Ostatnie 11 osób, tylko gdzie oni są? Rafał ma lepiej, bo on częściej gra w Fortnite'a i ja nie mogę trafić, a on skuba nie zmoże. Dobra, mamy kolejną osobę. Kolejna osoba. Co to ma być? Dobra, dobra, wyskoczyli. Dobra, jest kolejny ziomek. 18 fragów. Jesteśmy chyba łeb w łeb. Dwie osoby tutaj, czy trzy? Ej, Rafał to zrobił to samo, co ja. Ewela tam RPG-uje. Czy ktoś tam jeszcze został? Został, ale nie jest mój. Nie jest mój. Dobra, będzie mój. Jest mój. On nie wiem, co zrobić. 5 osób, czyli ostatnie 3 osoby. Tutaj mamy ziomeczka na pewno. Mój. Kolejna osoba, dobra. Gdzie oni są, na Skybase, czy co? Ty, Ewela mi go zostawiła, przez to chyba, że... Chociaż ona mnie nie słyszy. Ale zostawiła, dobra. O, ostatnia osoba.
osoba moja, na pewno przegrałam, ale zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. Widzowie, tutaj macie wyniki, kto wygrał. Zostawiajcie łapy, wpadajcie na te filmy, wbijajcie koniecznie na Discorda i trzymajcie się, na razie, piona.